Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na serwerze 15 europejskim. No i będziemy jeszcze troszeczkę dociskać sobie lochy. Od razu mówię, że nagrywam to w środę, wy to pewnie dostaniecie w czwartek. Natomiast jeszcze troszkę tutaj pocisnę, żeby po prostu mieć wyższy level przed klikaniem i lochu na kółkach, i generalnie lochów na tym evencie epickim, który będzie dla was już od jutra. Tak więc dzisiaj jeszcze coś tutaj pociśniemy. Na wstępie pamiętajcie, że teraz trwa jesienna wyprzedaż, mamy do kupienia specjalne pakiety jesienne plus promocje 20%. No i oczywiście pamiętajcie, żeby kupować na stronie home.syfygamy.net z kodzikiem neutral i wysyłać do mnie screeny na Instagramie, na Discordzie bądź też na mailu, jak po prostu mojego kodu twórcy używacie. Oprócz tego oczywiście teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i każdy, kto bierze udział w tej aktywności, musi subskrybować kanał i ja co miesiąc wyłaniam jedną osobę na aktywniejszą i ona dostaje ode mnie paysafe karda albo grzybki. Sama sobie wybiera co chce. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i chyba tyle. Tyle jeżeli chodzi o jakieś tam słowa wstępu. No i teraz informacyjnie. W poniedziałek nagrałem wam odcinek z tego druida, gdzie oczywiście odblokowaliśmy sobie podziemie. Wczoraj, czyli we wtorek dla mnie, nie nagrywałem żadnego odcinka. Był taki dzień przerwy. No i teraz mamy środę. Wy to dostaniecie tak jak mówię w czwartek. No ale właśnie ja to nagrałem na zapas, bo jutro nie będę miał czasu, gdzie jeszcze troszeczkę loszków poklikamy i coś próbujemy tutaj zrobić. Dlatego, że tak, na lochy mam ogólnie przede wszystkim na ten już prawie 7%, więc raczej na luzie tego smoka ubijemy, zwłaszcza, że to jest mag. No i potem myślę, że kolejnych wojowników też jako tako poubijamy. Także może nam się uda to zrobić, może wbijemy dzisiaj 150 level. No szkoda tutaj tracić tą przewagę, którą sobie nad niektórymi zrobiliśmy na początku, czekając do piątku. W piątek będzie loch na kółkach, który na pewno tutaj kliknę. W piątek będzie event epicki, na pewno się poprzebieramy. No i może nawet spróbujemy polecieć po 200 level, ale to jeszcze wszystko wyjdzie w praniu. Dobrze, lecimy tak na dobrą sprawę i co tutaj się pozmieniało? Mamy drugą aurę, klaserek mam niemalże idealny. Już od razu w poniedziałek zebrałem wszystkie zwykłe itemy, na bieżąco zbieram itemki z kibla, jakieś epickie, więc klaserek no niemalże idealny, bardzo, bardzo mocno tego pilnuję. Teraz tak, dzisiaj możemy coś wrzucić sobie oczywiście do kibelka, już możemy zrobić ofiarę. No i dobra, lecimy dalej. Teraz jeżeli chodzi o portal, no to nic, no ciężko tu na razie coś zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o pupile, no to tak, jak widzicie mamy tutaj zębika na 14, dzinkę na 14, ponika na 16, czompa na 13, no i wodę. Niestety nieszczęsna woda, powiem wam, Crocs nie chciał mi polecieć przez 2 albo 3 dni. Także no Crocsa mam dopiero na 7 levelu, dopiero wczoraj go dostałem. Lipa, straszna lipa z tą wodą. Dobrze, że nie gramy klasą pod siłę, no bo no byłaby tragedia, nie? No bo oczywiście woda odpowiada za siłę. No ale i tak, niestety ta woda względem innych tutaj środowisk nam dość mocno kuleje. No ale co mogę zrobić, miałem gigapecha do tego Crocsa. Jest jak jest, zdarza się. Pupilki oczywiście codziennie po północy od razu robię, karmię, walczę, żeby wiecie, zdążyć przed innymi zanim oni nakarmią. No i wszystko w tym temacie, jeżeli chodzi właśnie o pupile. Też na bieżąco łapę, tutaj pilnuję tego. No staram się oczywiście wszystko robić, tak jak już wspominałem, od właśnie tej przysłowiowej linijki. Na koniec dnia robię nadzwyczajawkę, chyba że mam jakiegoś pupila w ciągu dnia do złapania, to go łapę. No ale zazwyczaj na koniec dnia po 20, bo zazwyczaj po 20 nam się kończy wyprawa gildyjna, zawsze do 2% więcej expa i golda, więc właśnie wtedy wolę zrobić te wyprawy, zrobić tą mawkę. Także no, staram się ogólnie tą postać ogrywać jak najlepiej potrafię. Dobrze, tutaj no to nic ciekawego się nie dzieje, mamy prawie 10% czaru. Jeżeli chodzi o naszą twierdzę, to buduję już 11, salkę sobie zostawiłem póki co na 8. To nie był zbyt dobry wybór, ale jak nam się zbuduje 11, to może od razu wrzucę na 10. Tutaj jakieś surki mam odłożone, regularnie oczywiście robię ataki. Bardzo często mi się trafiają ludzie, o właśnie tacy jak ten ziomeczek, którzy mi dają po 20 tysięcy drewna. Także no bardzo dużo. Tutaj w ogóle też chyba mamy jeszcze jakieś osoby. No ten akurat nie, no ten daje dość sporo, ten daje dość sporo, o proszę bardzo, i ten daje dość sporo. Także no, tacy ludzie mi się trafiają. Kwatery na 9, jeżeli chodzi o podziemie, no to tutaj sobie powoli jakieś tam budujemy budynki, trenera wbiłem na 6 też. No jakoś to leci, jakoś to ogólnie leci. Zarządca areny, póki co zrobiłem reset właśnie przed północą, przed poniedziałkiem, to już widzieliście na odcinku, żeby drugie ulepszenie tutaj na siedzisko sobie zdobyć. No i teraz jak widzicie, dobiłem 20 runek, zrobiłem reset i dzisiaj przed odcinkiem chwilę też zrobiłem reset, bo podwoiłem te runki. Także teraz mam tutaj 20, tutaj musimy dobić na 100.
Popcorn musimy dać na 50 z tego co widzę, bo mam rozpiskę. I tutaj teraz popcorn będzie leciał na 100. Dobra, niech to będzie w ten sposób. Okej, no, także arenka też się powoli rozwija. Oczywiście codziennie kupuję jakieś ulepszenia i skupiam się głównie na nich. Jeżeli chodzi o naszą gildię, to też, no, gildią jesteśmy prawdopodobnie top 3 na serwerze, patrząc tutaj powiedzmy na gildię Freedom, no to oni mają średni level 160. Jeżeli chodzi o gildię Highway to Hell, to jest chyba ta topowa, jak się nie mylę, dokładnie. Tutaj oni w ogóle, zobaczcie, oni mają średni 163, patrzcie jak się topka w ogóle pozmienia. To Freedom, to jest normalnie zgniecione. Ja osobiście jestem w szoku. Serwer europejski 15 wygląda jakby to był serwer czeski. Większość Czechów tutaj w topce, głównie właśnie ta gildia czeska. Freedom tutaj no ledwo się przewija. Ja mówię, ja jestem osobiście w szoku, szczerze mówiąc, dlaczego wygląda to tak jak wygląda, ale no Freedom może się tutaj przejechać i ta gildia czeska jednak będzie lepsza od nich. Najwyższy level 240, jak widzicie, a nawet dwa takie levele. No i tyle. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tutaj tą topeczkę. No wiadomo, teraz jest głównie takie przeczekanie do piątku i w piątek pewnie ludzie pocisną dalej. No ale mówię, my jesteśmy gildią top 3. Tam widziałem, że co niektórzy mówią, że haha, małe salki rycerskie, czemu takie małe, mieliście iść pay to win. No co niektórzy nie rozumieją, że po prostu skoro ludzie teraz, i ja tak sam zresztą zrobiłem, zależy im na surkach, żeby jak najszybciej odlokować pod ziemię, no to nie będą tych surek dawać w salki rycerskie. My mamy 407 aktualnie, no Freedom ma 424. Freedom jeszcze miało tam z 15 mniej wczoraj od nas, teraz widzę, że się trochę odbili. Także no, Freedom raczej też grzybów nie brakuje, w sensie ich gildii, członkom ich gildii, ale no, ludzie teraz się skupiają właśnie na podziemiu. To podziemie jak zdobędą, to i salki na spokojnie nadrobią. Tak to działa, odkąd pamiętam. Także no, tam odpowiadając na jakieś komentarze, i tyle. I tak naprawdę tyle, lecimy w lochy. Troszkę się tutaj rozgadałem. Mamy na tego szarego smoka prawie 7%. Let's go. Spróbujemy go w miarę szybko pokonać. Mówię, no procenty nam fajnie wzrosły. Głównie przez to, że tu jakieś osiągnięcia wpadły. Tu jakieś nowe pupile. Tu oczywiście codziennie awkę robię. Golda wydaję w statystyki. No i mamy to. Prawie 144 level. Od razu sobie obejrzymy tą waleczkę. No i ja w międzyczasie spróbuję sprawdzić, jak teraz wyglądają na kolejnych procenty. Może ja w ogóle sprawdzę już do końca tego lochu. Dobra, tak wyglądało, nie dostaliśmy niestety żadnego epika. Jakiś mi tam epik poleciał z dropów, zaraz wam pokażę. Czekajcie, to jest Black Skull Fortress Remaining. Dobra, mamy na wojownika 3%, na kolejnego 1,70 i na kolejnego 1,10. Okej, okay, no tego 3% jeszcze spróbujemy pokonać, why not? Spróbujemy to sobie zrobić, pewnie, że tak. Co miałem mówić? Aha, ten epic, który mi poleciał, nie wiem czy on tutaj gdzieś jest, jest. Ale czy ja mogę jego statystyki wyświetlić? Nie mogę. W każdym razie był to pasek na wszystkie staty. Liczyłem na jakąś broń, jakby nam brońka poleciała, to naprawdę dzisiaj byśmy byli w stanie zrobić fajny progresik. No ale że nam ta brońka nie poleciała, no to niestety jest jak jest. Tu mamy jakiś gaming na siłę. Aha, jeżeli chodzi jeszcze o gemy, to poleciał mi jeden mały i jeden średni na HP, więc podmieniłem te z pierwszej kopalni klejnotów na te z dziesiątej, no ale nic więcej mi nie poleciało, nic tam wiecie, bardziej ciekawszego, szczególnego powiedzmy, więc też te gemy nie jakoś tam mocno nam oddały powiedzmy. Dobra, teraz tak, smok ciemności, na niego mamy też prawie 2%, nie wiem czy by nam się udało go pokonać szczerze mówiąc. Może, może i by siadł, tamte pierwsze próby obiecujące, dobra, ej, to było bardzo szybkie, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo szybkie, sprawdźmy sobie tą waleczkę. No i co, bardzo mało nam brakuje do 148 levela, może byśmy ten level dobili tornadkiem, coś mi tak siedzi w głowie, i jakbyśmy ten levelik dobili tornadkiem, wy macie normalnie dźwięk z gry, macie, to dobrze. Czekajcie, tornadem, to może jakiejś broni zwykłej byśmy poszukali, bo mi tu już bronie naprawdę dużo dają. A wydaje mi się, że tornado też nam dokładnie... O, tam jakaś klata nam chyba poleciała, jak dobrze widziałem, epicka. Dobra, mamy 148. No i kolejny wojownik, to już nie ma co. Zobaczcie, wow, 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 jaka klata, świetna, dobra. Cyk, i to możemy od razu rozmontować, pyk, na razie sobie resztę zostawiamy. Dobrze, i sprawdźmy może teraz procenty, jeszcze raz. No ja tak będę co chwilę sprawdzał, bo wiecie, ja nie chcę zbyt dużo grzybów zmarnować. Ja te grzybki sobie zostawiam, to co już wam mówiłem w tym odcinku poniedziałkowym. Zostawiam je sobie właśnie na to, żeby jak najwięcej zrobić na evencie epickim. 1,70 mamy na niego, czyli tyle co na tamtego. Okej, to ja chyba go jeszcze ubiję, tak mi się wydaje.
Jeszcze go raczej w miarę szybko powinniśmy ubić. Jakoś tam, powiem wam, łatwo ci wojownicy padają. Może kwestia tego, że trener się pojawił i już ten trener, wiecie, no daje nam jakiegoś boosta. No głównie tutaj niby druid, w sensie te buffy druida, które weszły, miały go naprawić w takim, no, późniejszym late game, jak już ten trener będzie na wyższym poziomie. Wy też mi na to zwracaliście uwagę w komentarzach. Nie wiem, czy do końca, aby na pewno tak to działa, czy też nie, ale no zobaczymy, zobaczymy. A nuż się uda, że tutaj faktycznie jakoś pociśniemy fajnie. No i teraz też jeszcze na 150 levelu, oczywiście z racji bycia content creatorem, mamy pakiecik, nie? Pakiecik głównie do podziemi. To sobie tam sprawdzimy, jak będziemy w stanie rozbudować to podziemie z tym pakietem. No ale żeby to zrobić, to musimy najpierw pokonać tego gagatka. Ale widzę, że coś on nam tu nie pada. Spróbujmy jeszcze może tak z 25 grzybków na niego. A jak nie, to chyba wymienimy broń. Broń mamy strasznie starą. Broń już nam dają chyba po jakieś, nie wiem, 70-80 średnich. Także no tutaj z nową bronią 2-1-0, ok. Z nową bronią powinno nam to jakoś pójść. Te bronie, co tam były, sprawdzałem. Nic szczególnego, powiem wam szczerze. Także teraz szukamy dalej. No zobaczcie, 90 średnich, nie? My musimy pamiętać, że my tu się posługujemy bronią maga, więc tu naprawdę kilka leveli i brońka zaczyna być mocarna. Bardzo, bardzo mocarna. Tu mamy na... O, taka broń, jakby to była inta. No tu mały rozrzut, to tej nie chcę akurat. Siła, inteligencja, szczęście. Tu mamy siłkę. Tu mamy siła, zręczność. Tu mamy inteligencję. I rozrzut niezły. Dobra, wezmę ją. Wezmę ją. I co? No tutaj muszę odzyskać klejnot. Nic z tym nie zrobimy. Fajnie, jakby nam jakiś klejnot na intę poleciał z tej 10 kopalni. Najlepiej duży. No ale oczywiście, jak sami wiecie, nie można mieć wszystkiego. Dobra, nawet nie sprawdzam procentów, tylko lecimy dalej. No powinno nam to pomóc. Powinno nam pomóc. No 90 średnich. Bardzo fajny rozrzut. A może sprawdzimy z ciekawości, ile nam wymiana takiej broni dała. Było 1,70. Jak to teraz wygląda? Prawie 3%, no dobrze, no troszkę dała. Wiadomo, że tamta brońka to była broń na 3 staty, epicka i tak dalej. Więc no jednak, no powiedzmy, była mocna, najzwyczajniej w świecie. No ale już jednak te 90 średnich robi robotę, wiadomo. Tam w ogóle bardzo close próba, niestety nam nie siadło. Lecimy dalej, próbujemy dalej. I mamy to, 150 level, pięknie. Mamy również cyrk grozy odblokowany. Tu kolejny wojownik, tu kolejna klata w ogóle. A to już sobie zostawimy do jakiegoś kibelka. Możemy się przelogować i od razu mamy właśnie ten pakiecik do podziemi, który nam chyba nie daje za dużo. W sensie tak, zrobimy sobie na pewno serce 7. Traktor na pewno musimy zrobić 7. I co? I wrota zrobimy sobie 7, dobra. I trenera... Czekajcie, ja tu odpalę Discorda. Kanał wskazówki na naszej... Na naszym Discordzie gildyjnym. I mamy tak, Keeper na 4, to już mamy. A nie, to tutaj, Gladiator 6, to już mamy. I teraz tak, to na 5. Keeper na 5, to może odpalimy. Dobra, to ja już tu nie będę skipał, tylko będę leciał według tego. No najważniejsze to, że te trzy rzeczy sobie postawiliśmy. Trenera niby mogłem na 6. Ale to jeszcze w międzyczasie zrobię. Przed klikaniem lochów piątkowych na pewno to zrobię. Dobra, niech będzie. Okej, i teraz sobie sprawdzimy procenciki dalej. I tak tego trenera miałem według rozpiski dalej niż powinienem. S15, cyrk grozy, zobaczmy. Prawie 2%. Prawie 2% na ten cyrk grozy. No nie wygląda to źle, szczerze mówiąc. Możemy spróbować. Tu mamy w ogóle sporo golda. Tutaj sobie może dobiję do 1050, o ile dam radę. Dokładnie, i na razie się wstrzymamy. Tu może jakieś resztki golda wydam, żeby to szczęście podbić. Pyk, boczków na razie. Chociaż boczki może też do 550 spróbujemy. Why not? Na razie broni przez jakiś czas nie będę wymieniał, bo dopiero co wymieniałem, więc nie ma to sensu. Dobra, gicior, no i co? I resztę może w HP sobie damy, dobra, pięknie. I teraz tak, tornadko może najpierw jeszcze. Może to tornado mi da golda i tak dalej, żebym mógł dalej pocisnąć te lochy zwykłe. To od razu sprzedajemy. To możemy sprzedać, no takie tańsze rzeczy. To na pewno sprzedamy. No i to powiedzmy, że sprzedamy. Ten gemik na siłę na razie niech będzie. Taki jeden biedny sobie leży, ale może się nam przyda. On mi poleciał dzisiaj rano, serwer nie odpowiada, no niestety szkoda. Dobra, lecimy dalej. Teraz jacyś zwiadowcy, którzy nam powinni siąść łatwo, dokładnie. Mamy jakiegoś magusia, 151 level. No tutaj to tornado nam jeszcze powinno polecieć. I zobaczcie, ile nam w ogóle golda to wszystko daje. To też jest bardzo fajny buścik. To możemy sobie sprzedać.
A dobra, wiecie co, powiem wam, to wszystko będziemy sprzedawać. W sensie, no, dobrze by to było oczywiście dla wiedźmy trzymać, ale kurczę, to są takie śmieszne ilości. Jak ja wam pokażę w ogóle potem, jak zrobię jakieś podsumowanie, na przykład, nie wiem, tygodniowe albo miesięczne, ile ja golda zyskiwałem w te pierwsze dni, w sensie golda, expa, może bardziej expa, to sami zrozumiecie, że te pierwsze dni na przestrzeni takiego grania długofalowego, wiele miesięcy, wiele lat, nie mają większego znaczenia. Musicie mi uwierzyć na słowo, nie ma to większego znaczenia, bo w pierwsze dni to ja robiłem tyle expa, gdzie jedno odebranie akademii na evencie expa mi tyle expa daje, nie? Co się robi w te pierwsze dni. Wiadomo, że to jest budowanie sobie przewagi od początku, i expowej, i goldowej, i tak dalej, ale no kurczę, powiem wam, że są to śmieszne ilości. Dobra, lecimy teraz HP do 1000, o ile nam się uda, raczej nie, patrząc na to, ile mamy golda, to raczej nam się nie uda, ale jeszcze sobie tutaj wrzucimy to HP, szkoda, że nie wbiłem tego 152, ale dobrze, trudno, i lecimy tutaj. Teraz mamy na niego z 2%, wydaje mi się, więc raczej powinno nam to siąść. Może dociśniemy do, nie wiem, no jakiegoś magusia kolejnego. Tam maguś to jest chyba piąty albo coś takiego. Zobaczymy, zobaczymy, nie będę tu zgadywał. Zobaczymy, jak nam to będzie szło, ile grzybów będziemy musieli powydawać i tak dalej, i tak dalej. No fajnie jest sobie, wiecie, zrobić jakiś wyższy level, jeszcze troszkę poexpić, chociażby z racji tego, że i loch na kółkach da nam więcej expa i no, wiecie, potem będzie nam łatwiej wbić 200 level na przykład w piątek, bo taki jest mój cel jakiś tam, mniejszy bądź większy. No po prostu warto jest to sobie poklikać i porobić. No ale tak jak w tej twierdzy posępnego czerepu nam ci wojownicy popadali w miarę szybko, tak tutaj widzimy, że klaun z mocikiem, mimo że mamy jakieś 2% na niego plus minus, no to troszeczkę się męczymy. Troszeczkę się niestety męczymy, żeby nam ten woj padł. Oj kurczę, no to jest piękno, a może nawet nie piękno, właśnie nie piękno tego druida, nie? Że kurczę, no fajne niby procenty w teorii, bo takie 2%, 3% to już są naprawdę procenty dla grzybiarza jak marzenie. No a tutaj widzimy, ile grzybków niestety musimy powydawać. Dobra, tu niestety nam też epiki nie lecą, to jest duży minus. Ale zobaczmy tą waleczkę. No i co, zwiada to ja chyba zrobię z bomby, nie muszę tu nawet nic zrobić, tak mi się wydaje. Zwiad nam da prawdopodobnie 155 level. Tu piękny krytyk, okej, okay, super. Bo mówię, no akurat zwiadowcy to jest dość prosta sprawa dla nas, jako druida, żeby ich pokonać. Dokładnie, a nawet 156, ulala. Ładnie, ładnie poszliśmy. Od razu sobie sprawdzamy tego nożownika. Zerknijmy. Tu te hit, kurde, no ten niedźwiedź, powiem wam, że jak machnie kryta po tym uniku, to naprawdę kurde dużo robi, nie ma co zbierać. Fajnie, fajnie, okej, okay. Zaczyna to jakoś wyglądać. Tutaj robimy cyk, no i co, na kolejnego woja mamy 0,60, malutko, bardzo malutko, szczerze mówiąc. Czy ja chcę się dalej bawić w jakieś wymiany broni? Chyba nie, szczerze mówiąc chyba nie. Krótszy odcinek, wszystko, czekamy na piątek. Ja w piątek pewnie będę na streamie to wszystko robił, na streamie się będę przebierał, na streamie klikał i tak dalej. Docisnąłem troszeczkę, podbiłem jakoś ten level, co mogłem to przeklikałem, trochę grzybów wydałem, także teraz się po prostu wstrzymujemy i czekamy. Te wszystkie grzybki, które tutaj widzicie, a nawet więcej, wydamy sobie właśnie w piątek na evencie epickim na tym naszym druidzie. Wiadomo, że najlepiej by było docisnąć jak najwięcej możemy, ale nie ma to sensu. Piąteczek event epicki, w piąteczek loch na kółkach i w piąteczek czeka nas fajna, naprawdę fajna zabawa właśnie na tym druidzie. I chyba do piątku już żadnego odcinka z druida się nie pojawi, dobrze mówię? Tak. ZU15 generalnie, żaden odcinek się nie pojawi raczej do piątku, no ale ten dostajecie w czwartek, więc no jutro albo maksymalnie w sobotę dostaniecie z tego eventu epickiego właśnie na druidzie. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, kciuka w górę oczywiście zostawcie, subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i każdy, kto się bawi w tą aktywność, musi subskrybować kanał i ja co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę na YouTubie i nagradzam ją paysafe cardem albo grzybkami. Sama sobie wybieram, co tam chcę. No i co? Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kupujcie grzybki z kodem Neutral. Teraz jest jesienna wyprzedaż, jesienne pakiety, jesienna promocja 20%, więc kupujcie to oczywiście z kodem Neutral. No i chyba tyle. Wydaje mi się, że chyba tyle. Dziękuję wam pięknie oczywiście za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!